przewielebny świętej pamięci ksiądz Bronisław Bozowski, kaznodzieja kościoła panien wizytek przy krakowskim przedmieściu w Warszawie, mawiał, że nie ma przypadków, są tylko znaki. No i dzisiaj właśnie otrzymaliśmy taki znak, który pan Andrzej Stasiuk, literat słynny, w każdym razie znany najbardziej w gronie mikrocefali z Gazety Wyborczej, tworzących środowisko Gazety Wyborczej, twierdzi, że to jest w ogóle cezura w dziejach Polski, że od dzisiaj to już inną epokę musimy liczyć, bo tam ta dawna epoka szczęśliwości to już właśnie się skończyła, a teraz będzie epoka nieszczęśliwości. No a wydarzeniem, jakie tę epokę zapoczątkowało, jest świętokradcze zatrzymanie pana legendarnego Władysława Frasyniuka. Wzburzyło to świat, w ogóle wstrzymał oddech na widok tego zuchwalstwa, jakie go dopuścił się reżim faszystowski w Polsce. Wprawdzie reżim się tłumaczy, że to tylko zrealizował w praktyce zasadę równości obywateli wobec prawa, ale jaka tam równość obywateli wobec prawa, kiedy wiadomo, że są jedne zwierzęta, wszystkie zwierzęta wprawdzie są równe, ale niektóre są równiejsze od innych i do tych równiejszych zwierząt należy właśnie legendarny pan Władysław Frasyniuk. No i a tu policja o 6 rano podobno wtargnęła do mieszkania pana Frasyniuka, zakuła go w kajdany, potem go wypuściła oczywiście, ale dopiero po przesłuchaniu. No po prostu nie mieści się w głowie takie zuchwalstwo. Całe szczęście, że nie żyje Bronisław Geremek, bo pewnie i on by został w ten sposób spostponowany, bo tu już reżim faszystowski nie zna miary w swojej zuchwałości. Skoro podniósł świętokradczą rękę na legendarnego Władysława Frasyniuka, to czyż nie podniósłby tej świętokradczej ręki na nasz skarb narodowy w osobie drogiego Bronisława? No na pewno by podniósł, ale drogi Bronisław taktownie umarł, no i tutaj schronił się za murami niebytu przed ohydnym faszystowskim reżimem. Proszę Państwa, Kukuniek powiedział, że już nie ręczy za siebie, że jakąś tęgą pałę trzeba wziąć na tego Karakana, powiedział Karakana. Takie słowa są, nawet nie wiedziałem, że takie słowa są, Karakan, no, do czego to dojdzie, proszę Państwa, widzimy, że ledwo ucichła, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wojna żydowska z jej klangorem, no to teraz się inny klangor tu podniesie. Nawiasem mówiąc, zatrzymanie oczywiście świętokradcze, no bo jakżeż by inaczej, to męczeństwo po prostu pana Władysława Frasyniuka powiększy liczbę męczenników reżimu. To widać wyraźnie, że to te oskarżenia o tym, że naziści tu w Polsce się panoszą, to wcale nie były takie bezpodstawne, no skoro już Władysław Frasyniuk, który nawiasem mówiąc, w takie fałszywe pogłoski krążą po internecie, że on nosi nazwisko Rotenschwanz, no to ja oczywiście nie daję wiary tym fałszywym pogłoskom, ale no wszystko, jeśli by to się okazały, te fałszywe pogłoski, gdyby się okazały prawdziwe, no to by się znaczyło, że podwójnie do kwadratu zuchwalstwa się dopuścił ohydny faszystowski reżim, że to z tymi nazistami jeszcze tylko patrzeć, jak polskie obozy koncentracyjne tutaj powstaną, no bo jak legendarny Władysław Frasyniuk zostanie skazany, no to gdzieś go trzeba będzie trzymać. Przecież nie będzie siedział w jednej celi z Jackiem Międlarem, który słusznie został tu skazany, a to on niesłusznie, więc trzeba osobne jakieś takie miejsca odosobnienia potworzyć.
No i widzimy, do czego to dochodzi, to ześlizgujemy się po równi, po chłopie, ale proszę Państwa, to zatrzymanie Władysława Frasyniuka, legendarnego i świętokradczy oczywiście, wpisuje się w szerszą operację zatrzymań. No, zatrzymano Centralne Biuro Antykorupcyjne, tu zatrzymuje jednych po drugich, tam za prywatyzację Ciechu, teraz się za pana Jana Kulczyka, za wszystkie przedsiębiorstwa pana Jana Kulczyka. Mówię, używam tej intytulacji celowo, dlatego że nie jest pewne, czy pan Jan Kulczyk umarł taktownie, czy jednak żyje i ma się dobrze, bo to różne opinie na ten temat krążą. Proszę Państwa, byłby to przypadek życia po życiu, no niezwykle ciekawy. Ale mniejsza o to, w każdym razie władze przypomniały sobie, zwróciły uwagę właściwie po pierwsze na to, że wielkopolska autostrada jest najdroższa w całej Europie, a być może nawet na całym świecie, a po drugie, że taka firma państwowa Ciech została sprzedana panu Janu Kulczyku za bardzo tanie pieniądze. No, tam musiały jakieś jeszcze siuchty. No, w każdym razie takie są poważne podejrzenia. Mało tego, za kratki trafił i tam jęczy podobno już w lochu, w areszcie wydobywczym Władysław S, jak jeszcze nie posługiwał się literką, to nosił nazwisko Serafin, no i był wybitnym takim działaczem ruchu ludowego, a teraz patrzcie Państwo, podobno wyprowadził ze Skoku Wołomin kilka milionów złotych, no ładnie to tak, nieładnie, no ale porównywać Władysława S z Władysławem Frasyniukiem, no to przecież to trudno większy nie tak. Nic dziwnego, że Władysław Frasyniuk rozważa odwołanie się do zagranicy, w razie czego, no, gdyby poprosił o azyl polityczny w Izraelu, to niewątpliwie dałoby to pożywkę tym fałszywcom, złośliwcom, którzy przypisują mu nazwisko Rotenschwanz, ładny mi tu Rotenschwanz, legendarna postać i takie nazwisko, kto by pomyślał. Proszę Państwa, no w ogóle dochodzi do, no i nic dziwnego, że nie tylko pod kryminalnymi zarzutami tam kuracje przeczyszczające, ale również, proszę Państwa, w Ministerstwie Obrony Narodowej tam rzeź macierewiczątek trwa niewiniątek, no i w polskiej grupie zbrojeniowej cały zarząd został wymieniony. Tylko patrzeć, jak i tam się głowy posypią, no widać wyraźnie, że stare kiejkuty nie żartują, skoro tylko pan prezydent Duda przyniósł im na tacy znienawidzoną głowę ministra Macierewicza, no to tutaj sama głowa na długo im nie wystarczy, przecież nawet salcesonu nie można z niej zrobić, a cóż dopiero tam inne, służba wojskowa, służba żywnościowa tam nic mądrego tutaj nie wymyśliła, no to muszą inne głowy jeszcze polecieć, a nie tylko głowy, bo i zady też polecą, to ruszamy z posad wszystkich, nawet bryłę świata. Proszę Państwa, no to wojna żydowska na chwilę ucichła, ten klangor, ale za to mamy inny właśnie w związku z zatrzymaniem legendarnego Władysława Frasyniuka. No a niezawodna Gazeta Wyborcza, która posługuje się na co dzień leninowskie metody życia partyjnego, stosuje tak i z uwzględnieniem organizatorskiej funkcji prasy w szczególności, już teraz zapowiada, że źli naziści jakiś w lasach mazurskich tam jakiś sabat szykują, no a w ogóle to się przygotowują do obchodów urodzin Adolfa Hitlera w kwietniu. Proszę Państwa, czuję przez skórę, że współwłaściciel spółki Agora, legendarny grandziarz
Soros już tam jakichś agentów Mossadu uruchomił i oni będą tam przedstawiać w tych mazurskich lasach. Jesteśmy na wczasach w tych mazurskich lasach, no i swastykami tutaj zabawiamy się, prawda? Tak, będą tutaj podśpiewywać na nutę znanej piosenki Wojciecha Młynarskiego. No, a już obchody urodzin Hitlera przez polskich nazistów to będą zorganizowane nie tam jakaś we Włodzisławiu amatorszczyzna tego pana Kitela, gdzie kto to wiedział takie rzeczy, to już z odpowiednim przytupem, to będzie marsz z pochodniami i tak dalej, a na koniec będzie podpalenie Reichstagu, tylko właśnie gdzie trzeba by go albo specjalnie zbudować, albo przywieźć tych nazistów tutaj pod Reichstag w Warszawie, no i niech by podpalali. I zatem byśmy zobaczyli, co by się działo. No niewątpliwie Niemcy już, nasza złota pani, która już sfinalizowała rozmowy koalicyjne, na pewno nie będzie tutaj się bezczynnie przyglądała tym karygodnym wypadkom, tylko uruchomi BND, za pośrednictwem BND oczywiście uruchomi oburzonych Ukraińców, tutaj to chwycą za kije, tak jak opowiadał jeden ukraiński generał, no i tu rządzą nam wołynkę, a wtedy, proszę Państwa, będą stworzone odpowiednie warunki, żeby zastosować procedury wynikające z ustawy numer 1066, która cały czas obowiązuje tutaj. Nikt nie ośmielił się podnieść świętokradczej ręki, nawet naczelnik naszego państwa. No i w rezultacie z jednej strony wiosna będzie nasza i to podwójnie, bo z jednej strony pomnik stanie, taki tam schody ruchome na placu Piłsudskiego, a z drugiej strony już tutaj obce te formacje zbrojne być może będą musiały przywrócić spokój i porządek w naszym nieszczęśliwym kraju, także na razie jeszcze tak czekamy na rozwój wypadków. Oburzamy się oczywiście na świętokradczą rękę, która się podniosła na legendarnego Władysława Frasyniuka. On już teraz chyba żywcem do nieba pójdzie, no bo po tylu męczeństwach, jakich doznał, to już pewnie w ramach walki z antysemityzmem zostanie kanonizowany za życia. Takie przypadki, no w końcu kiedyś ktoś musi pierwszy być właściwie. Dlaczego nie Władysław Frasyniuk? Bo Lech Wałęsa może się za bardzo nie nadaje, bo wystarczy na niego popatrzeć, żeby tam się przekonać, że świętym to on nie jest. No, ale Władysław Frasyniuk prezentuje się znacznie lepiej od Lecha Wałęsy, w związku z tym bardzo możliwe, że jako męczennik do kwadratu zostanie kanonizowany jeszcze zanim odejdzie, schroni się przed faszystowskim reżimem w Warszawie, schroni się w zaświaty. No potem to już oczywiście tylko kult. No i proszę Państwa, będziemy mieli dwa kulty w ten sposób. Jeden kult tutaj prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a drugi kult legendarnego Władysława Frasyniuka, pierwszego męczennika.